Hello, it's us. Witamy. Nie ruszaj tego już. Dobra. Przywitaj się, kute. No witam, witam. I witamy was w holu z bardzo artystycznego sklepu artystycznego. I to takie dla was wynagrodzenie za to, że nie ma w tym tygodniu odcinków. Jutrzejsze postaram się zrobić, jak mi się uda. A tak naprawdę to po prostu nie mamy czasu, bo tyle jest ciekawych rzeczy się tutaj dzieje w Kato. No. Tak, ciekawe wieczorki, więc to wszystko jej wina. Trzeba. Przepraszam. To ja obiecuję, że coś wrzucę na tego. Na jej kanał. Ale nie wiem kiedy, ale obiecuję. I pamiętajcie, że ona jest po prostu taka kochana, że już wrzuciła dla was jeden odcinek, który jest normalnie wynagrodzeniem za to, że teraz nie ma odcinków. Wow. I możecie się cieszyć. No a teraz zaczynamy właśnie naszego hola. Jesteś gościem, to zaczniemy od ciebie. To ja należy. Nie, to weź, nie, należy twoje. A bo moje są biedne. I se poszła. Ona tak was kocha, że was kurde nie kocha. Co? Bo chcę chusteczkę. Tak, będziesz smakać na odcinku. Dobrze, to ja zacznę. Nie, w ogóle ci to skórka, bo jest ful. Up. Tak, jemy winogrona, wiecie, upijemy się zaraz tym. Więc na początku mamy blok do markerów, który według mnie jest dziwny, bo wygląda jak zwykły papier, ale kupiłam go. Moim zdaniem to jest zwykły papier, tylko cię trolują. To nie jest troll. Czy ty masz jakiś limit tego czasu nagrywania? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, no bo mój ma 20 minut, więc wiesz, trzeba... Nie, to więcej, na pewno, bo... Bo będziemy patrzeć. No tak, bo ja tak mówię. No więc mamy taki profesjonalny, będziemy go testować za chwilę. Następnie mamy... Jak będziesz podawać? Następnie mamy bardzo profesjonalną, bo najtańszą terpentynę. Ponieważ Ala stwierdziła, że zostanie Matejkiem, czy Da Vinci prawdziwy, tak, i będzie malować farbami. I w ogóle to firma Szmal. Szmal. Tak. A tak serio to nie mam czym czyścić pędzli. I się tak jak Pipa zapytałam, przepraszam, a czym można myć pędzle z oleju, tak? Brałam najbardziej budżetową i najtańszą wersję. Polecam. No i co? Luj. Ups, nagrywamy na AV. Znaczy? Może na AV może nam skakać światło. Przepraszam od razu. Tu wziąłem jakiś taki pędzel z Milana. Nawet nie wiem z czego on jest. Aha. Z czego on jest konkretnie. W sensie z jakiego włosia. Ale go wzięłam, bo ma taką spiczastą końcówkę i może być dobry do akwareli. On jest jakiś taki najtańszy. Właśnie byłyśmy tak w Matejko. Polecamy. Nie dostaniemy za to pieniędzy. Ani zniżki. Nawet karty stałego klienta nie dostaniemy za no, to. No, jeszcze nam zabrakło, kurde, ileś tam złotych. No, to jakieś 7 dych. Nie, bo się wydaje, że spływa. Nie, bo ja miałam... No, nieważne. Tak, następnie mamy coś, co zawsze chciałam i ona sobie kupiła i mi nie kupiła, to sobie teraz sama kupiłam. Ale pipie kolory. Wiem, bardzo ambitne, zamiast sobie wziąć kurde jakieś kolory, nie, uznam, że... Ja nawet nie użyłam, no. A ja właśnie... Bo nie umiem. Ja też nie umiem, ale mam suche pastele, mam grube, teraz mam Tak. Teraz mam takie, też takie cienkie, więc stwierdziłam, że chcę sobie kupić kurde z Kohinora. Wow. Ołówku. Bogacz. Wiem. Dostaniesz na urodziny. Następnie mamy tutaj 2 mikrony, ponieważ jak pamiętacie, nie dostałam swojego sepiowego z kopików, to sobie kupiłam mikrony brązowy i inaczej i brązowy. No właśnie. W bardzo nietypowym dla siebie kurde. Zazdroszczę Soni tego, że jej nie słychać, jak się kręci. Słychać. Znaczy, nie wiem, u Barbara to głośno takie i tak też dalej. Słychać. Tak, nagrywamy Sonią. Tak, to jest taki drugi dopiero. Film, wiecie, w sumie tu jest Barbar, on jest teraz... Barbar jest zazdrosny. Ale... Właśnie, on przejmuje to nagranie. Tak, Barbar dzisiaj odpoczywa i Sonia pracuje. No, urlop, no. No właśnie, ma wakacje. I wzięłam 0,5, bo miałam do wyboru albo 0,5, albo 0,1. Chciałam, że wezmę 0,5, bo z 0,5 też mam czarny jeden z Deltrasetu, jeszcze stary. Tak, następnie mamy... 3 akwarelki, które już się prawie same otworzyły. I to są też najtańsze, jakie może były. Może pokaż to, co kupiłyśmy.
wtedy. A tak, tak, już pokazuję. My kupiłyśmy sobie ostatnio, uwaga, w Empiku. Tak. Okazało się, jak raz się ten sklep przydał, bo było dużo taniej i kupiłyśmy sobie, jak to pipy... akwarele, tak. Akwarelki, Winsor tylko, Newton najtańsze. Tylko ciule nie dali czarnej, a znaczy, no, moglibyśmy sobie zrobić, no ale nam się nie chce, więc... Kupiliśmy sobie czarną i cielistą, bo na mieszanie cielistego to jest gówno. I prawda, nie wyszło, tylko nie wiem jak. Znaczy, no, trudno, no takie można bazy sobie kupić i fioletowe, bo brakowało mi fioletowego i to było takie smutne. A moja rzecz sobie kupiła tylko dwie. No właśnie. Bo mi fioletowe. Tu jest wszystko i teraz jeszcze ostatnie i tu mamy rep artystycznie. W ogóle nie wiem, czy nawet czy te nie były tańsze od tych, ale okej. Okay. One mają tutaj ile? A one są wszystkie dwudziestki. Nie wiem, mi się wydaje, że to były te najtańsze, ale okej. Okay. Te widziałam na wierzchu. Są spoko wszystkie. Nie wiem, ja tak wzięłam je, bo one były widzialne, kurde, bo te były schowane za kasą, bo nie było białego z tamtych. Ja wolałam, kurde, no, z takiej metalowej, ale warto wiedzieć na przyszłość, że są za kasą. Mogą sobie pozamieniać. No bo tam dużo było rzeczy za kasą, ale... na przykład te mikrony, bo te były chyba... też nie ogarnąłam, no, że tam były. No, znaczy nie widziałam, bo te były, kurde, za 5,60, a te były za 4 coś i wyglądają bardziej fancy, więc... boją, że ich ten... Nie, ale mi się te podobają bardzo. Tak podobnie, ale miałam z nich i one tak się szybko zepsuły. Amsterdam? Znaczy, podobnie wyglądał on był jakiś akryl czy coś. W każdym razie się wzięłam, bo wszystkie moje akryle już nie żyją, więc kupiłam sobie nowe, bo oleje mam. Tak, i to chyba już wszystko, więc teraz przechodzimy do części Majorki. Tak jeszcze nie z Matejko, to Majorka też sobie takie same kupiła. No to już przecież mówiłaś. Nie wiem, co mówiłeś. Dobra, daj teraz. Dobra, ja takie bardziej skromne zakupy, chociaż... Tak, tak, już więcej zapłaciłam. Wszystko i nic. Ja sobie taki kupiłam, bo nie wiem, bo chcę je na drzwi i jeszcze stwierdziłam, że kupię siostrze, pozdrawiam siostrę Sowy, nie wiem, chyba jeszcze lubi Sowy. Ale to nie możemy jej podsyłać tego odcinka, bo będzie miała spoiler. O Jezu, i co mnie to? Pozdrawiam moją rodzinę, która gdzieś tam w Szczecinie sobie. Masz jeszcze, tam jeszcze jest. No jest. No to już tutaj jak pokazywałyśmy, tylko ona sobie jeszcze zaszalała i kupię fioletową, a ja tylko w ogóle też czarną i cielistą. To no, są najtańsze, jakie były renesans, bo jeszcze były białe noce, ale białe noce były dwa razy droższe, a jak wiecie to... A my jesteśmy Żydami. No właśnie. I dajemy coś, sobie czego Ala sobie nie kupiła w no końcu, bo nie mieli. No mogłaś jaki byle jaki. Ale no, ja nie chciałam byle jaki. Ja nie chciałam byle jakiego, ja chciałam kurde tak. Pokażę ja go. Jak będzie kurde, nie wiem, zacznijmy po prostu od tak, panu. Bo ktoś... to jest tak. Szczeciński, ze Szczecina jeszcze ołówek automatyczny z Faber-Castell i mogę nim szpanować, a ona mi go lubi bardzo używać. Tak, ja go zabieram. W ogóle wybieram sobie nawet nie taką twardość, jak miał. No wiem, ale chyba będzie dobrze i kupiłam. Chciałam B, ale było tylko HB, więc... Więc w sumie pani mówiła, że było 2B, a potem nagle... A nie, przepraszam, dobrze nie ma. Dobra, kolejne... To tak, ona jest lama. Niestety nie mieli kopików. Tak. A zresztą mnie nie stać. Pozdrawiamy na nie. Takie dwie lamy, co były w sklepie, się pytały, czy mają markery, kopik ciało. Nie były lamy, tylko. Lamy. Się lamy. Ale jak się nazywa męska lama? Pipa. tak, i ten poszli do innego Matejko. Który jest zamknięty. Tak. I oczywiście nikt im tego nie powiedział. Ale byli słodcy, bo się jarali ołówkami. I kupiłam sobie, bo zazdrościłam jakieś dwa szare. Bo a to nie były trzy? Nie, dwa, bo ja chciałam te jasne tylko. Bo jak ja jestem taka emo i potrzebuję szarych, żeby ostrzyj to. Jest cool grey. Nie wiem, też to wypłynie to ostrzy. Nie wiem. Bo to Sonia. I dwójka. Dobra, nie będę wszystkich pokazywać, jest blush. 9 minut, spoko, mało na się trwa. Jeszcze tam jest. To można wrócić bez będę robiła, a nie trzeba robiłam. I ty jeszcze ma. Tak. Pipa.
To jest tatuaż kotka, który miał być lisem czy coś tam, nie pamiętam co to miał być. Jeszcze go masz na sobie. Orchid. Co to jest? Orchid? Ale to chyba nawet ja miałam orchid, czekaj. No to jest ten, co to Twilight Sparkle chyba rysowało. Tak, ja mam też orchid, w ogóle patrzcie to porównanie. Ale jaki ten? Mój orchid. Dużo jaśniejszy. No właśnie. Jeszcze starszy jest. No, tak, nie dość, no, że te są stare, to twoje są jeden, jeszcze starsze. To jest z pierwszej partii Markel, tak, sobie kupiłam. I Arctic Blue. Ten też mam. O Pipa, nie. Pipa, zgapiasz. O nie. No i jeszcze. To teraz mam jakieś, nie wiem ile mam markerów, ale fajnie. No i ja nie jestem też bogata, żeby sobie... Ty miałaś mikrony kupować, ale... To były droższe niż mikrony. Dobra, cicho. Ja chciałam tego spróbować. No właśnie, byłam ciekawa wszystkich, więc różne wziąłam. A ty skojarzę skądś. W ogóle ja pierdzielę. 10, 20, jaką fortunę wydałaś. Zostaw to. Tu nie piszę, kurde. Pokazać. No, idę po czekaj, chciałam pokazać. Zobacz. Tutaj. Taki for drawing. Cicho. Czekaj, graphite pentel. Nie, to był grafity, dobra, akwarela. Ten jest 10-20, a ten to był za 6. Ciekopis kreślarski, coś tam 6,50. Tak. Pisak techniczny 5,60 i derwent grafik, to jest z derwentu po prostu, wow. I dlatego taki drobny. Z derwenta. To jest chyba najcięższy, bo jest 0,05. I w ogóle... Ten jest 0,1, a ten jest 0,6, on jest najgrubszy, co nie? Tak, 0,6. Nigdy nie miałam 0,6. Ja też nie, właściwie mnie zdziwiło, bo ja zawsze widziałam 0,5 max. Takie, w sensie nie widziałam czegoś pomiędzy, co nie? Szanuję was i dlatego jem na odcinku. No właśnie, jak ty szanujesz fanów? Paluszki zostały z wczoraj. Czemu to stanie tak dziwnie? Nie wiem, nie podoba mi się to. Ale dobra. A mi się podoba. I tak kocham. Nie, Sonia bardzo ładnie zmienia, popatrz, tu dam do góry rękę i zaraz to wyostrzy, a Barbara tak chwilę. To mnie to tylko w przekolorowaniu wkurzało, których oczywiście nie publikowałam, bo on rysowałam, chciałam, no to że trzeba prosić manual. O, bo ja nie umiem manuala, mam to w dupie. Uwaga, instrukcje dla wszystkich ludzi takich jak Maja. Jak nagrywa... Ja cicho się! Prosty człowiek, ona się śmieje z Sonii, a teraz ją wychwala, co za... Patrzcie, najpierw sobie kurde ostrzycie tak, że przyciskacie. Jak macie już na pracę, to puszczycie manual. Widzisz, Maja? Jest ja instrukcja dla ciebie. No, i w ogóle teraz możemy cieknąć wszystkie nasze zakupy. A to pokazujemy? A tak sobie możemy pokazać. A gdzie my byłyśmy? W tym Empiku. Tak, Empiku. To jeszcze tak po kinie, bonusowo tak. Byłyśmy w kinie, polecamy, gdzie jest Dory, bardzo tak. Fajna bajka. Którą tą stronę? W tą stronę, tak? Tak. Nie, w drugą stronę. Dobra. To, no tak, bo to będzie obrócone tak, przecież. Dobra. Więc tak, ja sobie kupiłam blog, który od zawsze chciałam, odkąd go zobaczyłam w Empiku. To jest Mix Media. Tu już urwany. Tak, znaczy tu już dużo kartek z niego poszło. I co jeszcze kupiłyśmy? No tak, tam te akwarele i ty sobie jeszcze pędzel no, kupiłaś. To, tak, ja jeszcze pędzel. I ja jeszcze, czekaj, coś chyba jeszcze kupowałam. Kubek. Tak, kubek, ale nie, jeszcze szkicownik sobie kupiłam, bo tu jest słynny szkicownik odcinka o Majorki. Ja sobie kupiłam identyczny. A tutaj z Biedronki naklejka. Tą stronę. Naklejka z Biedronki jest taka sweet lisek, to jest komiksus lisek, czyli... Dobrze, czynno. Dobrze, wystarczy im tego dobrego, kurde, macie tutaj teraz wszystko, co kupiliśmy. O, naciepiemy. Bogactwo. Tak, takie true. Będę się bawić zaraz. No, zaraz sobie wszystko weźmiemy i wszystko się wymiesza, sobie sprzyje. I takie macie. Więc mamy tak, nadzieję, że... Jeszcze to. Mamy nadzieję, że ten pseudo odcinek wam się podobał i czekajcie na jutrzejszy, postaram się go obrobić, jak tam idę komputer. Przepraszam. Jesteś potworem. Przecież ja nic nie robię. Robisz wszystko. Nic nie robię, to ty wczoraj tak, obrobiłaś pół godziny zdjęcia. W ogóle nawet nie pół godziny, no. Patrz, teraz daj swoje ręce, obie. Patrzcie, ona jest na żywo, tak jakby co, żeby nie było zawsze Skype'em. Przecież już pokazywałam. No wiem, ale to mogło być swoją rękę. Może widzicie moje rękę raz na rok, albo na dłużej. Daniel Wellington. Wow. Polecam. Tak bardzo podróba. No co? Podrób... Tak, słynny. Nie, to nie jest podróba. Nie możemy powiedzieć, gdzie kupiłeś, bo wszyscy to sam polecą, żeby mieć taki zakres Majorka. Dobrze, kończymy ten odcinek. Nie wiem, co ty dam na górę, kurde.
Nie, czemu? Dobra, to nie, to nie jest spoiler. Ja wiem, pozdrawiamy księżyce. Tak, wszystkich pozdrawiamy Monticzyta. Tak, wejdźcie na jej kanał. Ona jest słabsza od nas. Co z tego? Mogę taki zrobić, taki wiesz, tutaj będzie gdzieś link, o tutaj. Nie chce mi się, link. Komputer nie da rady. Da radę. W opisie damy. Dobra, to w opisie. Ale mają. Ale baton jest przecież w polecanych na moim kanale. No co mnie to? Widzicie? O, serio? Mhm. Ona nasyła na mnie dzieci. Nie. Polecamy się na przyszłość, a na razie trzymajcie się. Ale mnie nie. No. Nie znasz mojego pożegnania. No i cześć, dobra. Tak, bye bye.